Zestawów można stworzyć z 10 sztuk garderoby. Jeżeli jesteś ciekawa, zapraszam Cię na najnowszy wideo poradnik. W ostatnim wideo opowiadałam Ci o idei szafy kapsułowej i 7 plusach, które możesz mieć, gdy zaczniesz stosować podejście właśnie szafy kapsułowej, ale też mówiłam o tym, jak Jakie są minusy, i dla kogo ta szafa kapsułowa nie jest przeznaczona? Jeżeli nie widziałaś jeszcze tego materiału, koniecznie kliknij tutaj w, e, w link, który pojawia się nade mną, ale też link do bloga znajdziesz w opisie do tego e, filmu. E, dzisiaj chciałabym. E, pokazać Ci, w jaki sposób z 10 sztuk garderoby, dwóch t-shirtów, dwóch par spodni, marynarki, kurtki, butów i dwóch torebek oraz spodnicy, możesz skomponować. Całkiem ciekawą liczbę zestawów, powiedziałabym, że nawet spektakularną liczbę zestawów. Wybrałam wszystkie ubrania z jednego sklepu online. Wartość tych rzeczy to około 2000 zł, ale co ciekawe. To tak naprawdę no, różnią się one dosyć sporo w niektórych momentach od, sobą, od siebie ceną. Linki do tych ubrań znajdziesz na moim blogu. Oczywiście link do tego artykułu, gdzie znajdziesz te linki, również jest w opisie do tego wideo. Zaczynamy. Chciałabym pokazać, jak bardzo plastyczna może być może nie szafa złożona z 10 rzeczy, ale fragment naszej szafy, gdzie tylko mamy 10 sztuk garderoby. Zaczynamy od czerwonego t-shirta, czerwonego t-shirta, czerwonej marynarki, jeansów i dwóch torebek. Możesz sobie tutaj zobaczyć, że postawiam na dwa odcienie czerwieni, które będą w ciekawy sposób się komponowały, do tego, żeby nie było zawrzeszcząco, Mamy jeans, czyli coś bardzo klasycznego. Torebkę, która również ma w sobie czerwień, ponieważ jest bordo. Bardzo plastyczne buty w odcieniu karmelu i taką, w, no można powiedzieć, plecioną. Torebkę, która też jest bardzo uniwersalna kolorystycznie i świetnie będzie zgrywała się z czerwienią, czyli również ciepłym kolorem. Wystarczy, że podmienimy kurteczkę. No, i tutaj, tak naprawdę, w tym poprzednim zestawie można zobaczyć, że mamy tak naprawdę nie jeden zestaw, no ale wymieniając torebkę, można powiedzieć, że to są dwa zestawy. Czyli tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że założyłam, że buty pasują nam do wszystkich zestawów i każda z torebek pasuje do każdego zestawu w ubrań, no to możemy wszystko, co pokazuje, pomnożyć razy dwa. Także mamy tutaj e, następny zestaw, gdzie tylko podmieniłam kurtkę na jeansową. Czy można nosić jeansowe spodnie, jeansową torebkę? Nie torebkę, tylko kurtkę. Razem, oczywiście, że można, nie ma żadnych przeciwwskazań. Na następnym zdjęciu pyk podmieniłam e, t-shirt na żółty. E, żółty. Y, Tutaj mamy taką ciepłą, taką kurkumową odmianę żółci, czyli taką, która jest wyraźnie ciepła, idąca w stronę pomarańczu, bym powiedziała, więc ona też pięknie kontrastuje z błękitem obu odcieni jeansu. Bardzo dobrze koresponduje z ciepłymi butami, to znaczy z tym właśnie karmelem, czyli mo można powiedzieć, że z odcieniami brązu i butów, i torebki, no i oczywiście z bordo torebką. Następnie podmieniamy już Spodnie, czyli spodnie numer jeden zostały wykorzystane w dwóch kombinacjach z t-shirtami i w marynarce oraz w e, kurtce. Następnie podmieniamy na drugie spodnie. Drugie spodnie nie są już takie bardzo plastyczne jak jeansy pod względem koloru, ale również ciemna taka butelkowa zieleń świetnie nadaje się do wielu zestawów. Tutaj mamy zestawione z czerwonym t-shirtem i z e, kurtką jeansową. Następnie podmieniamy kurtkę. E, kurtkę, nie kurtkę, tylko t-shirt, przecież widzimy, że t-shirt podmieniamy na żółty i również jest to świetny zestaw. Następnie wracamy do czerwonego, do czerwonego t-shirta i czerwonej marynarki, następnie wjeżdża nowy element, czyli spódnica, spódnica, która również jest w odcieniu Takim bardzo, delikatne, bardzo delikatnego brązu, który no, można by było gdzieś powiedzieć, że tam się w okolicy tofi można go umieścić i mamy tę spódnicę tutaj w pięknym zestawie z czerwoną bluzką i kurtką jeansową, z żółtą bluzką i kurtką jeansową oraz z żółtą bluzką i czerwoną marynarką. Także jak widzisz, można bardzo plastycznie podejść nawet do 10 elementów, które są dosyć kolorowe i dosyć specyficzne. Oczywiście zastosowałam bardzo plastyczne buty i bardzo plastyczne spodnie, jakim jest jeans, ale reszta elementów już nie była taka bardzo uniwersalna. Także chciałam Ci pokazać, jak właśnie można podejść do minimalizacji swojej szafy, niekoniecznie stosując takie ogólne, przyjęte. Te zasady szafy kapsułowej, która zazwyczaj wiąże się z tym, że jest tam biel, szarość, jeans, granat, brąz, czerń, czyli bardzo, bardzo takie neutralne, spokojne, bazowe kolory. Mam nadzieję, że podoba Ci się ten pomysł budowania garderoby, która z jednej strony ma takie założenie, że wszystko do siebie powinno pasować, oczywiście no wszystko. Dużo rzeczy pasować do dużo rzeczy, czyli minimalna ilość rzeczy, maksymalna ilość zestawów, ale niekoniecznie żeby kolorystyka była taka ograniczona, taka bazowa. Jeżeli ta tematyka cię interesuje, to koniecznie wskakuj na stronę www.szafaidalna.pl. Tam znajdziesz dwa rewelacyjne e, takie kursy online, programy online, które nauczą Cię jak po pierwsze, bo to są dwa produkty, jak po pierwsze znaleźć swoją zawartość szafy, czyli przejrzeć szafę, zrobić samodzielny przegląd szafy, taki detoks szafy, jak Umieścić ubrania w szafie, czy jakie poukładać po prostu ubrania, dodatki, tak żeby było optymalnie. A drugi kurs online, drugi z programów to program, który nauczy cię, jak zrobić szafę kapsułową w takim standardowym wydaniu, iż jak zrobić szafę taką, no, zakładającą optymalizację szafy, ale może nie taką do końca kapsułową w klasycznym znaczeniu tego słowa. Także dwa produkty: jeden czyści szafę i ją porządkuje, drugi ją uzupełnia. Ale na właśnie dwa sposoby. Także, jeżeli jesteś ciekawa, zerknij koniecznie. Promocja, przedsprzedaż tych kursów online kończy się już za kilka dni. Także zerknij, żeby nie ominęła Cię ekstra promocja. Zapoznaj się z ofertą. Zobacz, czy jest to coś dla Ciebie. No a my widzimy się w najnowszym wideo poradniku. Do zobaczenia!